Jest z nami mój ubiegłoroczny współprowadzący Kurtynę Online, Marek Woźniak. Marku, powiedz, jak wspominasz tamten dzień, tamto wydarzenie? Powiem szczerze, że bardzo miło, Dominiku, i chyba na tym bym zakończył. Dominiku, czy chciałbyś powtórzyć zeszłoroczne wydarzenie związane z tym, że to myśmy prowadzili Kurtynę? Nie chciałbym, żeby było online, ale oczywiście, Marku, z tobą. Na koniec świata nawet. A powiedz mi, czy nie jesteś troszkę zawiedziony tym, że w tym roku nie prowadzisz Kurtyny? Szczerze to nie. Już wiem dlaczego, to... Ale to ty masz ciepłą posadkę, siedzisz w jury, a ja muszę tam z tyłu siedzieć w kanciapie i jo. Ty decydujesz o losach uczestników. A wiesz, co ja najbardziej wspominam? Nasze właśnie filmiki na koniec, bardzo spontaniczne, reklamujące kawę. I tak naprawdę to mi pozwalało przystępować na drugi dzień do pracy, no, do zabawy, do tego wszystkiego. Tak naprawdę to one dawały mi siły, te końcowe filmiki. Jest całkiem fajnie. Jakby ktoś się nudził w domu, to zapraszamy. Znaczy, jakby się nie nudził, to też zapraszamy w zasadzie, ale tak, jest fajnie. Stricte, ten wywiad był stricte amatorski, także... Tak. Spójrzmy kurtynę milczenia. Tak.